Witam bardzo serdecznie. Długa moja nieobecność w rozmównicy, którą zostali zaniepokojeni niektórzy z internautów, była spowodowana bardzo prozaiczną sprawą. Wyruszyłem w daleką podróż. W podróż, można by powiedzieć, na antypody, a dokładnie aż do RPA. Dalej chyba w tym życiu zajechać już nie można. Od dzieciństwa, odkąd pamiętam, nosiłem w sobie takie wielkie marzenie życia podróżniczego. Życie zakonne nie pozwala na spełnienie wszystkich marzeń, ale akurat tak jakoś mnie się przytrafiło, że od czasu do czasu mogę gdzieś wyjechać w jakiś daleki rejon i poznać zupełnie inny świat, zupełnie innych ludzi i usiłować to skonfrontować z moim codziennym życiem, a także z moją duchowością. I zastanawiam się, czy nasze podróże, których tak jest pełno, nie są dzisiaj ucieczką od samych siebie, czy rzeczywiście są poszukiwaniem, eksploracją nowych, niezdobytych przez nas jeszcze, bądź przez naszą cywilizację terenów. Właściwie przecież o Ziemi, o naszej planecie wiemy już wszystko, albo prawie wszystko. Ja przez lata mojego podróżowania wyrobiłem w sobie taki chrześcijański sposób podróżowania. Otóż podróżuję do miejsc nie tyle co pielgrzymkowych, ale podróżuję do miejsc, gdzie mieszkają chrześcijanie, gdzie mieszkają katolicy. I zastanawiam się nad ich życiem i pytam się o ich życie. Rozmawiam z nimi o tym, co robią i dlaczego robią to, co robią. Tak miało to miejsce w wielu wypadkach, szczególnie w tej mojej ostatniej podróży właśnie do południowej Afryki. Myślę sobie czasami, że gdy dotykam tych przestrzeni, których spotykam się z ludzką biedą, z ludźmi, którzy są zapomnieni przez świat albo zaniedbani przez współczesne wielkie ekonomie, że zachowuje się nieetycznie. Ja, przyjeżdżający biały człowiek z białego świata, można by powiedzieć z pierwszego świata, niekoniecznie z kieszenią wypchaną pieniędzmi i z wielką kartą kredytową, ale jednak stojący ekonomicznie oczko wyżej, przypatruje się nieprzyzwoicie ludzkiej biedzie. Czy nie jest to znak dekadencji? Czy może powinienem rzeczywiście raczej wyrobić w sobie takiego prawdziwego ducha misjonarskiego? I powiem Państwu, on się we mnie budzi. Budzi się we mnie, gdy wracam do domu, gdy otwieram album ze zdjęciami i myślę sobie, gdyby jutro twoi przełożeni powiedzieli tobie, że masz zamieszkać właśnie tam, w dżungli, w buszu i ewangelizować, apostołować w tym miejscu, to czy wówczas stać cię by było na podróż życia? Jednym słowem, czy zostać świętym Pawłem, czy założyć ciepłe kapcie i mieszkać spokojnie w cieple naszego pierwszego świata? Oj, długo nie było ojca w rozmównicy, oj długo. Jeszcze chwila i moglibyśmy ojca zapomnieć. Ale do rzeczy. Ojciec Dawidowski wrócił z długiej podróży i z pewnością ten wieczór upłynie pod znakiem wspomnień. Nie tak znowu odległych. Do rozmowy zapraszamy także wszystkich naszych widzów, dla których podróżowanie jest sensem życia. Czekamy na telefony 22 453 57 75, maile rozmownica@religia.tv i połączenia za pomocą Skype'a rozmownica.religia. Kiedyś podróżowanie wymagało bardzo dużo wysiłku. Dzisiaj to wszystko jest właściwie w zasięgu ręki. Można wynająć jakiekolwiek biuro podróży, ułatwić sobie podróżowanie. Podróżować z pieniędzmi jest łatwo, ale podróżować bez pieniędzy jest o wiele trudniej. Jak podróżować i czy w ogóle warto podróżować? Czy przypadkiem to nie jest uciekanie od samych siebie? Czy rzeczywiście nasze podróżowanie po świecie dzisiaj, w XXI wieku, jest ciągle jeszcze poszukiwaniem sensu świata i sensu naszego życia? Jest z nami pani Dorota Warakomska, dziennikarka telewizyjna i komentatorka wydarzeń międzynarodowych, znana postać wszystkim ludziom mediów. Bardzo serdecznie panią witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Cieszę się, że pani przyjęła nasze zaproszenie do rozmównicy. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Pani pasją są podróże, zwiedziła pani kawał świata. Mówi pani o sobie, że nie było pani tylko w Afryce. Jako konkurencja powiem, że byłem w Afryce, właśnie tam stamtąd wróciłem i bardzo serdecznie polecam tę podróż. Natomiast pytam się, zadam takie trywialne, może banalne pytanie, czego podróżowanie wymaga od człowieka? Podróżowanie wymaga od człowieka przede wszystkim otwartego umysłu. Myślę, że to jest najważniejsze, bo chodzi o to, żeby no, z tych podróży coś wynikało dla nas również. Nie chodzi przecież o zaliczanie zabytków i nie wiem, zwiedzanie, odwiedzanie różnych miejsc i patrzenie tylko na te miejsca przez okna autokaru, bo to nie jest podróżowanie, tylko turystyka, że tak przyjmę taki prosty podział. Tak? Tym się różni właśnie turysta od podróżnika. No, tak, myślę, że otwarty umysł to jest podstawowa sprawa. Druga rzecz to dość ważna i mówię to ze swoich doświadczeń właśnie ostatnich kilku lat, kiedy miałam okazję dość sporo pojeździć po świecie, no to jest jednak otwarty kalendarz także. To znaczy po prostu brak takich sztywnych reguł czy ram czasowych, bo ja pamiętam niektóre swoje podróże z czasów, kiedy intensywnie pracowałam w telewizji, no to muszę powiedzieć, że to nie było zupełnie to. Bo jak człowiek wie, że musi wrócić na konkretny dzień, o konkretnej godzinie, bo już tam kolejne terminy gonią, to ta podróż nie sprawia takiej radości, jak taka, na którą po prostu mamy czas. Czyli ten komfort czasu, ten otwarty kalendarz jest na pewno niezbędny również. A czy ja też jestem pasjonatem podróży, ale jako zakonnik i w dodatku i kapłan jestem ograniczony wolą przełożonych. To znaczy oni mi albo pozwalają, albo powiedzą, słuchaj, nie ma na to pieniędzy. A jak to wygląda w pani wypadku? No dotykamy delikatnego tematu. No w moim przypadku ja sama finansuję swoje podróże. Oczywiście, tak bym to mogła powiedzieć. Jeśli udaje mi się przekonać jakąś redakcję do zamieszczenia materiału, tekstu na temat podróży, no to wtedy jest świetnie, ale no przyznam szczerze, w dzisiejszych czasach z podróżowaniach nie można wyżyć. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. To powiem to otwarcie. Podróże, to znaczy oczywiście no, można, gdyby się miało odpowiednio dużo czasu i rzeczywiście takie no, pełną, zupełnie pełną swobodę, no to można prawdopodobnie spędzić, nie wiem, rok w podróży i żywić się nie wiem, roślinkami znalezionymi po drodze, czy czymś takim i wtedy byłoby dużo taniej, tak? Czy na przykład, no jest duża różnica między podróżą do Tajlandii, gdzie wiadomo, dzienne utrzymanie jest o wiele tańsze niż na przykład do Japonii, gdzie jest bardzo drogo, czyli same hotele, same noclegi kosztują bardzo dużo, ale ja myślę, że pieniądze to nie jest ten najważniejszy, znaczy to jest bardzo ważny czynnik oczywiście, ale nie jest najważniejszy, nie jest decydujący. Najważniejsze to jest mieć pomysł na podróż, to znaczy po prostu chcieć pojechać w takie miejsce, które no coś zmieni w nas, w naszym życiu, w takie miejsce, w którym spotkamy takich ludzi, których nie spotkamy nigdzie indziej. No właśnie. I z tych wszystkich egzotycznych, niektórych egzotycznych krajów, które pani wymieniła, albo jeszcze inne są tam na liście, czy jest jakiś kraj, miejsce, które wpłynęło szczególnie na pani duchowość? Myślę o takim wpływie rzeczywiście metafizycznym. To znaczy wraca pani i budzi się w pani inne poczucie, nazwijmy to religijności, duchowości. Było takie miejsce gdzieś w świecie, gdzie poczuła pani, tutaj Bóg do mnie mówi, albo religijność przemawia do mnie inaczej. Potrafiłaby pani wskazać, pamięta pani takie miejsce, które panią zmieniło? Myślę, że jest to Tajlandia. I piękne świątynie na północy Tajlandii. To było rzeczywiście niezwykłe dla mnie przeżycie, bo po prostu cała ta
atmosfera. Tak, znaczy i zarówno świątynie, ci ludzie tak żarliwie modlący się, przyroda wokół, wszystkie rytuały, naprawdę to było, no, znaczy to jest jako całość, powiedziałabym tak, mówiąc językiem współczesnej komercji, to był cały pakiet, tak? Czyli po prostu w pakiecie to wszystko przyszło. I to było naprawdę przepiękne i niezwykłe i niejako... No, zmuszało do zastanawiania się, do głębokich przemyśleń, takich religijno-filozoficzno-moralnych, tak, do podejmowania pewnych, na własną potrzebę oczywiście, pewnych zobowiązań czy jakichś decyzji. To było naprawdę ważne, tak. To jest ciekawe, czy mogłaby Pani wskazać na jakąś nić, która wiązałaby właśnie tę taką bardzo egzotyczną cywilizację i egzotyczną duchowość religijną z naszą na przykład religijnością czy duchowością chrześcijańskiego Zachodu? Czy można na coś takiego wskazać, czy raczej już chyba zatraciliśmy naszego ducha mistycznego w cywilizacji zachodniej? No cóż, cywilizacja zachodnia, sami dobrze wiemy, jaka jest. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście tym łącznikiem są ludzie. Ludzie, którzy głęboko wierzą i którzy się żarliwie modlą i którzy przeżywają na swój sposób i wyrażają na swój sposób po prostu to, co czują. I niekoniecznie, to od razu to powiem, że niekoniecznie musi to oznaczać przeżycia stricte religijne, bo chodzi też o taką duchowość jako całość, czyli po prostu pewną wrażliwość, tak? Wrażliwość na innych, wrażliwość na piękno również, wrażliwość na cały otaczający nas świat, czyli także wrażliwość na przykład na przyrodę, czyli no, to jest w ludziach i po tej stronie świata też, czyli w tym zachodnim świecie. Ja może podam taki przykład, choć niektórym się wydaje, że no, Ameryka, czy może inaczej to sformułuję, że nie ma bardziej zgniłego kapitalistycznego świata niż Ameryka, prawda? Tak. Czyli Stany Zjednoczone. No ale tam też w Ameryce ja spotkałam, bo ja w ogóle bardzo lubię jeździć do Stanów Zjednoczonych i uważam, że to jest wciąż nieodkryty kraj dla wielu podróżników, tak, jak najbardziej. I tam właśnie w tej Ameryce, która jest tak komercyjnie bardzo postrzegana przez nas, ja spotkałam mnóstwo ludzi, naprawdę bardzo wiele osób, które bardzo mnie osobiście wzbogaciły poprzez swoją wrażliwość, czyli poprzez to, co sobą reprezentują, to jak myślą, co mówią, co czują i jak to wyrażają. Ja sporo jeżdżę po Stanach Zjednoczonych, często odbywam podróże tam, ale muszę powiedzieć, że właśnie podróż, którą odbyłam na drodze 66, tej legendarnej drodze 66, tak, Route 66, o której zresztą napisałam książkę, ona się niedługo będzie ukazywać w wydawnictwie WAB, ale właśnie tam na tej drodze 66, która biegnie od Chicago do Los Angeles, po prostu żyje mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy wiedzą, że no, są częścią większej całości. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie są jacyś opętani misjonarze, czy tego typu osoby, czy nie tworzą jakichś kościołów specjalnych, ale po prostu chodzi o to, że sposób, w jaki żyją, czy w jaki realizują swoje pasje i w jaki przekonują innych do tych swoich pasji, do swoich wartości życiowych, jest po prostu wspaniały. Pani i właśnie redaktor, w tej kapitalistycznej, zgniłej Ameryce. Pani redaktor, pani opowiada to z taką wielką pasją, że widać, że to wypełnia pani życie, a za sobą ma pani półki z książkami, przewodnikami też, ale na pewno inne. Jaką książkę ze sobą zabrałaby pani na bezludną wyspę? Straszne pytanie. No, bardzo trudne pytanie. Trudno na nie odpowiedzieć, bo trudno się zdecydować. Ja myślę, że no jest taka jedna książka, Melchiora Wańkowicza, Ziele na kraterze. To jest książka o rodzinie, również o zaszczepianiu pasji w córkach Melchiora Wańkowicza.
I to jest książka, którą czytałam już kilkadziesiąt razy. I myślę, że gdybym miała do końca życia mieć tylko jedną, jedyną książkę, to byłaby to właśnie ta książka. Bo ona również buduje taki nastrój i chęć do poznawania świata, bo tam jest wiele odniesień również do podróży. Pani redaktor, dziękuję za szczerość, bo większość ludzi pytana, o to, którym zadaję to pytanie, odpowiada Biblia. Pani powiedziała zupełnie coś innego. Już ostatnie pytanie. Wybiera się Pani gdzieś w najbliższym czasie? Dokąd to będzie? Może Pani uchylić rąbka tajemnicy? W planach mam wyprawę na Islandię, bo tam mnie też jeszcze nie było. Ale muszę powiedzieć, że również, bo podróże to nie tylko są te podróże duże, ale to są też takie małe podróże. I w Polsce też jest bardzo wiele wspaniałych miejsc, które warto odwiedzić, które warto poznać, ale właśnie poznać, bo to też może trzeba powiedzieć, że poznać przede wszystkim, dla mnie poznawanie miejsca to jest poznawanie ludzi, czyli nie zaliczanie zabytków, czy nie tylko podziwianie architektury, ale po prostu spotykanie się z ludźmi, rozmawianie przede wszystkim, bo no, inaczej nie można poznać tego miejsca, jak się nie pozna ludzi. No więc na przykład ostatnio odkrywam Podlasie. Pani redaktor, to jest dobry kierunek, a ja polecam Kaszuby. Niestety, pani zna dobrze logikę mediów, czas jest nieubłagalny. Oczywiście. Dziękuję za rozmowę, to był wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzę i prosimy z nami jeszcze zostać. No właśnie, chciałbym państwu może w ramach takiego rewanżu, tej pięknej opowieści, opowiedzieć o miejscu, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Mam nadzieję, że za chwilę na naszym ekranie tutaj ukaże się kilka zdjęć, niekoniecznie najlepszych, które udało mi się zrobić w regionie, który się w południowej Afryce nazywa KwaZulu-Natal. Jest to typowy region zuluski, miejsce przebywania, miejsce wszystkich wizyt turystów. To, co akurat tutaj widzimy przed sobą, to jest piękna Dolina Tysiąca Wzgórz. To tylko wygląda tak malowniczo. Zrobiłem to zdjęcie dlatego, że tam w środku, wśród tej gęstwiny buszu jest bardzo dużo ludzkiej biedy. Pod każdym dachem, który tam został w sposób nieco prymitywny czasami wybudowany, kryje się samotność. I kryje się także coś, co niszczy Afrykę. Pokażemy następny slajd. Kryje się często, no tu akurat widzimy piękną plażę w okolicach Durbanu, ale właśnie to piękno natury jakoś no, nie za bardzo może czasami konweniuje z tym, co noszą ze sobą ludzie. Bo na następnym slajdzie zobaczymy coś, co toczy Afrykę, właśnie problem AIDS. Problem też edukacji i dowiedziałem się od mojego przyjaciela księdza, którego zobaczymy na następnym zdjęciu, że edukacja seksualna w Afryce wobec dzieci zaczyna się już w wieku 4-5 lat, dlatego że niektóre prymitywne plemiona afrykańskie wierzą, iż seks z dziewicą chroni mężczyznę przed zarażeniem się chorobą AIDS. Tutaj właśnie tych rewelacji dowiedziałem się w ośrodku dla chorych na AIDS, a to już jest taka misja augustiańska, jedna z wielu prowadzona w tamtym rejonie kraju Zulusów i zuluskie dzieci. Można zobaczyć ten nieprawdopodobny klimat biedy. Kościół za kratami, kościół otoczony drutem kolczastym, to typowy obrazek dla południowej Afryki. A tutaj oczywiście przy pomocy starych, prymitywnych narzędzi ten człowiek rzeźbi w drzewie, z jednego pnia rzeźbi koguta. Zrobiłem sobie z nim następne zdjęcie, ponieważ w podarunku otrzymałem od właśnie tych rzeźbiarzy taką piękną rzeźbę pięciu wielkich zwierząt afrykańskich. Trzymam ją u siebie w celi zakonnej jako wspomnienie spotkania właśnie z tymi bardzo sympatycznymi młodymi ludźmi, prostymi pracownikami, ale genialnymi rzeźbiarzami.
Takie właśnie wspomnienia przywiozłem ze sobą z Afryki i myślę sobie, że one pozostawiają dla mnie akurat materiał na niejedno kazanie, na niejedno spotkanie z ludźmi tutaj w Polsce. Spotkanie o życiu pomiędzy tym krajami wielkiego bogactwa, jakie my posiadamy, a też rejonami ludzkiej biedy, gdzie ludzie potrafią się cieszyć tylko i wyłącznie z pracy własnych rąk i mają radość wtedy, kiedy widzą, że ktoś ma do nich szacunek i potrafi im powiedzieć, ile jest naprawdę warta rzeźba, którą trzymają w ręku. Kiedyś podróżowanie wymagało wielkich zabiegów, dzisiaj wystarczy wsiąść w samolot, wystarczy zamówić bilet w agencji lotniczej i za 10 godzin jesteśmy u celu. Czy zdobywanie świata nie stało się zbyt proste? Czy to ciągle jest poszukiwanie nowych doznań, czy to raczej ucieczka od tego świata, który już nas znudził? Pierwszym wielkim podróżnikiem chrześcijaństwa był święty Paweł. Co wiemy o jego podróżach? Czy zmieniły go one duchowo? Jak podróże nas zmieniają? Czy stajemy się lepszymi ludźmi? Czy podróżowanie zmienia nas duchowo? To pytanie stawia i odpowiedzi oczekuje ojciec Wiesław Dawidowski. Czekamy na Państwa telefony, maile i połączenia za pomocą Skype'a. Dostaliśmy takiego maila. Wyjazdy mogą pomóc nam w metaforycznej podróży w głąb samego siebie. Dodatkowo, będąc w nowych miejscach, możemy spojrzeć na pewne sprawy z naszego życia z zupełnie innej perspektywy, a także często zbliżyć się do Pana Boga, pisze pani Katarzyna. Święty Paweł, wielki podróżnik chrześcijaństwa, pierwszy wielki podróżnik chrześcijaństwa, pielgrzym, apostoł narodów, stanął kiedyś na Areopagu w Grecji, w Atenach. Dla wyjaśnienia i przypomnienia powiem, że Areopag w Grecji był takim, Ateny dla Greków, dla tamtego świata, były takim dzisiejszym Nowym Jorkiem. Gdy ktoś coś powiedział w Grecji, w Atenach, to miało to potężną moc, powiedzielibyśmy medialną. Nagle zaistniało w całym basenie Morza Śródziemnego. Gdy święty Paweł zaczął tam głosić Ewangelię, został wygwizdany, wyśmiany. Gdy mówił o Jezusie zmartwychwstałym, powiedziano mu: posłuchamy cię innym razem. I mówi się, że tamto doświadczenie świętego Pawła zmieniło go tak głęboko, że już nigdy nie głosił Ewangelii tak samo, że już nigdy nie popełnił tego błędu, ogłosząc od razu Chrystusa zmartwychwstałego, ale raczej starał się inkulturować chrześcijaństwo. Tamto doświadczenie spotkania z inną kulturą zmieniło go wewnętrznie. Jest z nami pan Marek Kamiński, legendarny polski podróżnik, polarnik, zdobywca dwóch biegunów, zwiedził Maroko, Meksyk, Amazonkę, Jerozolimę, Cezarę, zdobywca biegunów, dzisiaj chce zrezygnować ze swoich wielkich wypraw. Dobry wieczór panu. Halo, halo. Halo, witam. Dobry wieczór panu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam pana serdecznie, przedstawiłem przed chwilką pana. Pan mówi: teraz jestem kimś dla świata, a nikim dla rodziny. Lepiej być nikim dla świata, a kimś dla rodziny. Skąd ta konstatacja? Ja tylko wrócę właśnie na chwilę do tych słów o świętym Pawle, bo akurat jako młody człowiek miałem taką możliwość, właśnie byłem w Atenach i też spałem właśnie na Aeropagu, spędziłem tam 3 noce i to też było takie doświadczenie, które w jakiś sposób często do niego wracam, bo też w jakiś sposób tego typu doświadczenia zmieniają nasze życie. Natomiast to właśnie były tak słowa mojej córki, żebym był nikim. I ja zapytałem właśnie mojej córki Poli, która zresztą ma dzisiaj akurat 6. urodziny.
co to znaczy, żebym był nikim. Ona powiedziała, żebym właśnie przestał podróżować, żebym był razem z rodziną. No i rzeczywiście wydaje mi się, że podróże nie polegają tylko na tym, żeby podróżować na krańcach świata, ale też ważna jest taka podróż w głąb siebie i tą podróż można odbyć praktycznie wszędzie. Także nie ruszając się z miejsca, tak jak Immanuel Kant, który całe życie mieszkał w Królewcu i mimo tego odbywał niezwykłe podróże. Bardzo pięknie, filozoficznie to pan podkreślił, podróż w głąb siebie. Gdy pan jest, gdy był pan na biegunie, którymkolwiek w tym wypadku, idzie pan pieszo zdobywać biegun, po drodze jest cisza, wiatr, może jakiś hałas. Co się dzieje w pańskiej duszy? O czym pan rozmyśla wtedy, albo rozmyślał? No, o tym jest trudno powiedzieć przez parę minut, ale... No właśnie. Myślę człowiek o wszystkim. Myślę, że to jest taki niezwykły dar, że można być właśnie w ciszy i nawet nie chodzi już o tę samotność, ale taką właśnie taką możliwość refleksji, która w tym dosyć hałaśliwym świecie jest swego rodzaju dobrem bardzo rzadkim, właśnie przebywanie w takiej absolutnej ciszy, no w pewnym rodzaju, w pewnym sensie właśnie swego rodzaju absolucie. Także jest to przestrzeń, która jest przestrzenią do myślenia o wszystkim i też o wszystkim. Tak naprawdę człowiek widzi w takiej ciszy własne odbicie poniekąd, też projekcje własnej historii i własnych myśli. Wie pani, my zakonnicy, ja jestem zakonnikiem, my zakonnicy mamy nasze klasztory, modlitwy, skupienia, czas wyciszenia, czas medytacji, czas też rekolekcji, czyli takiego dodatkowego wyciszenia się, niezależnie od czasu wielkopostnego. Czy takie wyjazdy, które podróże, ekspedycje, które pan podejmował, były dla pana jakimiś, można je przyrównać do jakiejś rekolekcji? Do czego to właściwie można by przyrównać? No ja miałem taką właśnie możliwość też jako gość przebywania w paru klasztorach, między innymi właśnie tak się zdarzyło, że w ostatnich latach byłem często w klasztorze benedyktynów, w opactwie benedyktynów w Tyńcu. I czy można te podróże porównać do rekolekcji? Oj, myślę, że to jest jednak inny rodzaj doświadczenia, ale pod względem, tak naprawdę to wszystko zależy od człowieka. Myślę, że ta przestrzeń zewnętrzna oczywiście jest ważna, ale tak naprawdę jest najważniejsze jest to, co my robimy z czasem i z przestrzenią i co robimy właśnie, co robimy z tym darem, jakim jest życie. I to w pewnym sensie oczywiście takie podróże przypominają trochę Panie Marku, może nie klasztor, ale też podróż ma, taka podróż na biegun ma swój rytm. Panie Marku, musimy niestety już kończyć. Ja w ramach tego właśnie celebrowania święta życia, o którym pan przed chwilą powiedział, pozwolę sobie złożyć serdeczne życzenia urodzinowe pańskiej córce, a panu dziękujemy za rozmowę. Dobrej nocy życzę. No właśnie, pan Marek mówił, że to jest podróż w głąb siebie. Jest tą podróżą o wiele ważniejszą niż ta podróż gdzieś przed siebie. A co na to powie pan Rafał, który dodzwonił się do nas na Skype'a? Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nie wiem, czy mnie ojciec pamięta, w każdym razie, co ja chciałam powiedzieć na temat podróży. Uważam, że podróże potrafią nas zmienić duchowo i nieważne, czy podróżujemy w miejsca święte, czy mamy jakieś zwykłe, takie szare na co dzień. Każda jedna podróż potrafi nas zmienić. Osoby, które mieszkają w danym miejscu, zarówno przyroda, jak i wszelka architektura, modlitwa w innym miejscu, a jeżeli chodzi o miejsca święte, to są to miejsca specjalnie jakby naznaczone przez Pana Boga, które pozwalają nam poznać Jego samego i jest to taka pewna łaska od Pana Boga. Czy ty masz, bo jesteś młodym człowiekiem, więc pozwolę sobie mówić per ty, jeśli mi oczywiście wolno. Czy masz jakieś marzenie takiej podróży swojego życia? Podróży swojego życia. Zawsze chciałem zobaczyć Watykan. A to jest stosunkowo blisko, więc to można zobaczyć, jak się jest na emeryturze. Można zobaczyć, ale chciałbym zobaczyć jak najszybciej. O, tak, to jest podróż, którą chciałbym w najbliższym czasie jakby zrealizować. No będzie okazja, bo będzie beatyfikacja Jana Pawła II. Czy się wybierasz? Jeszcze nie jestem pewien, ale wątpię, bo teraz akurat mam taką sytuację nieciekawą. W domu są różne przykrości, ale jakoś się trzymamy. A jakąś takie inne marzenie podróżnicze? Czytasz książki podróżnicze? Nie, książki podróżnicze raczej nie. Czytam książki raczej na inne tematy, bo podróż sama w sobie interesuje mnie, ale nie w ten sposób, aby czytać na jej temat, czy specjalnie wdrążać się w temat podróży. Bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę. Niestety też musimy już kończyć, zostawić miejsce dla innych. Życzę właśnie takiego wgłębiania się też, wejścia może w lektury takie podróżnicze, które opowiadają o doświadczeniach ludzi gdzieś, nie tyle co wyjeżdżających, ale zdobywających świat i patrzących na świat takimi oczami, które są oczami poznawczymi. Myślę, że nie trzeba podróżować daleko, myślę, że można podróżować bardzo blisko i te bliskie podróże też przypominają nam, że gdzieś Bóg dotyka świata, w którym znaleźliśmy się na chwilę bądź przez przypadek. Ojciec Marek Kosacz napisał do nas na Facebooku: w czasie wędrowania przychodzą do głowy dobre pomysły na homilię. Ktoś dodaje jeszcze, że podróże z pewnością otwierają nas na innych, nawet na własną wiarę, gdzie indziej wyrażaną w trochę odmienny sposób, pisze pani Renata. I wreszcie pani Paulina mówi: codziennie gdzieś wędrujemy, codziennie przemierzamy drogę, która nie zawsze jest prosta. Chciałbym pokazać Państwu kilka następnych zdjęć, zanim być może ktoś się do nas dodzwoni i opowie o podróży swojego życia, albo pielgrzymce swojego życia, albo zada nam pytanie. Mamy następne zdjęcie. To zdjęcie zrobiłem w Kapsztadzie. Jest to parada noworoczna, która tam odbywa się 2 stycznia. A dlaczego 2 stycznia? Dlatego, że 1 stycznia murzyńscy niewolnicy musieli pracować dla białych. I tradycją stało się, że dopiero 2 stycznia mogli celebrować rozpoczęcie nowego roku. Ekstaza absolutna człowieka, który cieszy się, raduje życiem. Gdy go zobaczyłem, pomyślałem sobie, że jest to ktoś, kto rzeczywiście kocha świat albo chce z sobą całym świat objąć. Gdy zobaczymy następne zdjęcie, to zobaczymy już zupełnie inny krajobraz. Krajobraz, który mnie uspokaja. Jest to jeden z największych kanionów na świecie. Kanion rzeki Blight.
jest przyrównywany do kanionu Kolka w Peru, czy do Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie mistyczne miejsce, do którego dojeżdża się zwykłą autostradą, przy której, jak niespodziewanie zupełnie, a jednak spodziewanie, można zobaczyć i zostać nawet napadniętym przez małpy, co dodaje osobistego smaczku. A to zdjęcie, chciałbym się przy nim chwileczkę zatrzymać, bo w głębi tego zdjęcia widać takie maleńkie postaci. Niestety ja miałem bardzo zły aparat. Są to tamtejsi mieszkańcy tamtej okolicy, którzy właściwie całe swoje życie spędzili obok tej rzeki. Dzisiaj, żeby zobaczyć ten piękny wodospad, trzeba zapłacić za wstęp 15 zł, a przy tym wodospadzie są ubrani czarni pracownicy w żółte kamizelki, rażące po oczach, przypominają nam wszystkim, że oni troszczą się o nasze bezpieczeństwo. I tamto zdjęcie rzeczywiście mi przypomina o tym, jak to zmienia, jak ekonomia zmienia ludzkie życie, jak to byt określa świadomość, bo dotychczas siedzieli oni całe życie przy tym strumieniu, nie robiąc absolutnie nic, nie zarabiając nic. Dzisiaj pilnują tam turystów i za tę samą pracę, którą kiedyś wykonywali jako hobby, dzisiaj dostają pieniądze. A to już cudowny przylądek dobrej nadziei. Rzeczywiście można mieć dobrą nadzieję na to, gdy patrzy się na tak piękne barwy turkusowego Oceanu Atlantyckiego. I oczywiście, tak proszę Państwa, to jest trzeci świat. Życzyłbym sobie, żeby niektóre nasze autostrady wyglądały tak jak ten trzeci świat. Taką mam refleksję, nawet bym powiedział refleksję ekonomiczną, związaną z naszym tu i teraz. A jakie są Państwa wspomnienia po Waszych podróżach życiowych? Na to pytanie oczekuję odpowiedzi po przerwie. Są tacy ludzie, którzy nie są w stanie usiedzieć w jednym miejscu i ciągle gdzieś ich gna. Planują kolejne podróże, odkładają na nie pieniądze. Czy to sprawa charakteru, pasji odkrywania nowych miejsc, gotowości na zmiany? Czy podróże mogą nas zmienić duchowo? Czy mogą być szansą na odmianę życia? Nasz telefon to 22 453 57 75, mail rozmownica@religia.tv i adres Skype'a rozmownica.religia. Mam współbrata, który mówi mi żartobliwie i życzliwie, ty tam sobie jeździsz po tych wielkich krajach, światach, zaświatach, a ja latem wyjeżdżam na moją ukochaną Suwalszczyznę, zamykam się w moim buszu, nikomu nie mówię, gdzie jestem, wyłączam telefon i przez miesiąc mnie nie ma i tam mam swoją najpiękniejszą podróż, kiedy trzeba, wypływam tratwą, kiedy nie trzeba, zamykam się na Cyplu i to jest moje spełnienie. Może rzeczywiście jest tak, że nasze podróżowania i ten taki pęd podróżniczy jest nie tyle co przejawem stabilności ducha ludzkiego, ale raczej naszej dekadencji. Dodzwonił się do nas ksiądz Ryszard, który ma wręcz nieprawdopodobne marzenie. Halo, halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, Ojcze Wiesławie. Witam Cię. O! No, czekałem na ten Twój powrót. Wiesz, o co chodzi. Zaproszenie do Lublina wciąż aktualne. No, Lublin jest na trasie. Lublin jest na trasie, słuchaj, więc cieszę się, że dodzwoniłeś się także w tej sprawie. No, dorwałem Cię. Wiesz, chcę Ci powiedzieć coś niezwykłego. Mhm. Ponieważ w ubiegłym roku, po 3 tygodniach spędzonych w Dolomitach w Austrii, w Dolomitach w Tyrolu Południowym, obecnie to należy do Włoch, pojechałem specjalnie w zagłębie Rury, a więc robiłem stamtąd ponad 1000 kilometrów, żeby udać się w niezwykłą podróż.
kosmos. O! Co to znaczy? To znaczy, że dowiedziałem się wcześniej o tym, że w Oberhausen, dawnym ośrodku przemysłowym, gdzie podobnie jak u nas na Śląsku przemysł upada, zostają zakłady poprzemysłowe i różne urządzenia, w gazometrze, a więc w dawnym zbiorniku gazu, urządzono wystawę na temat narodzin i śmierci gwiazd w naszym Układzie Słonecznym. A więc jest to wystawa, była to wystawa, bo skończyła się z końcem ubiegłego roku, która pokazywała ogrom, niezmierzony ogrom i piękno przestrzeni kosmicznej, oglądanej nie z Ziemi, nie z powierzchni naszej planety, ale przez satelity i różne teleskopy badawcze, które fotografują przestrzeń kosmiczną tysiące kilometrów od nas oddalone. I to było dla mnie jak objawienie, ponieważ obserwacja kosmosu już od młodości była dla mnie drogą do Boga. Harmonia, jaka panuje we wszechświecie, ta precyzja, która pozwoliła na dokonywanie takich wspaniałych eksploracji kosmosu przez satelity i statki kosmiczne, są dla mnie wciąż argumentem za przyjęciem konstruktora tego kosmosu, tego wielkiego inżyniera. Demiurga, stwórcy Boga. Ale może, Ryszardzie, może będzie tak, że wkrótce wszyscy będziemy mogli wylecieć w kosmos. Wiesz, my tęsknimy za oglądaniem Boga i najchętniej byśmy go zobaczyli, żeby nam się objawił, ukazał w jakimś widzeniu, w jakiejś wizji. Wtedy byśmy się przekonali, że on naprawdę jest, bo my jesteśmy ludźmi, którzy pomimo racjonalnego myślenia, to dużą wagę przywiązujemy do empirii, do doświadczenia zmysłowego, do tego, że się da zmierzyć, sprawić, dotknąć, obejrzeć, sfotografować. Oczywiście. Ty i ja to lubimy. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo to mnie troszkę trapi. Czy to ten dzisiejszy pęd, bo obaj podróżujemy, ty, ja i wielu innych naszych znajomych, uwielbiamy to. Czy to jest w nas ukryte pragnienie spotkania się z Bogiem gdzieś po tych szlakach naszego życia? Czy to jest raczej taka ucieczka, taka typowa nasza dekadencja sytego zachodniego społeczeństwa? No, jesteśmy, zanim powstało to syte, dekadenckie społeczeństwo, to już starożytni Rzymianie okuli powiedzenie navigare necesse est, w odniesieniu do tego, że życie jest jakby podróżą. Życie jest podróżą do portu i trzeba wciąż żeglować. Ale ciąg dalszy tego powiedzenia jest taki, że vivere non est necesse. To może przetłumaczmy dla naszych telewidzów. To znaczy, że życie nasze ma kiedyś koniec. Tak. Że ono jest ograniczone. Tak. I wędrując przez życie do różnych portów przeznaczenia, do różnych celów, jakie sobie wyznaczamy, można całe życie potraktować jako wielką przygodę, tak jak w podróży. Ale ono się kiedyś skończy. No właśnie, o ten ostatni port życia chodzi. Księże Ryszardzie, bardzo dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że już wkrótce nasze drogi się skrzyżują i wpadniemy sobie w ramiona. Proszę Państwa, naszym gościem w rozmównicy był dzisiaj ksiądz profesor Ryszard Knapiński. Tak, ten Ryszard Knapiński. Dziękujemy pięknie. Mamy maila. Dopóki nie wyjedziemy, będziemy biadolić, że u nas jest źle. Z drugiej strony podróże pozwalają dostrzec, że nie jesteśmy pępkiem świata. Wyjazdy pomagają docenić miejsce naszego stałego pobytu, a także zrozumieć, że cały świat jest piękny. Gdy powiedziałem ten Ryszard Knapiński, miałem na myśli oczywiście księdza profesora kultury i sztuki, kulturoznawstwa, malarstwa, wykładającego kulturę
sztuki na Uniwersytecie Katolickim, Uniwersytecie Lubelskim. I zapewniam, że Lublin jest na mojej drodze życia, jest mi bardzo bliski. No właśnie. Połowa Polaków planuje wyjazd na wakacje. Jakie mamy potrzeby? Najczęściej no jest to plaża, gdzieś położenie się, może brzuchem do góry, najlepiej nie dalej niż 100 metrów od hotelu, koniecznie z basenem, koniecznie ze wszystkimi luksusowymi pomocami do życia, jak na przykład sauny, instalacje spa, tak zwane all inclusive. No ale czy to nie jest strata czasu, czy takie podróżowanie nie mija się z celem, czy to jest po prostu, mam wrażenie, że to jest po prostu zabicie czasu. Czy nie lepiej wyjechać właśnie tak, 10 kg w plecaku, trochę pieniędzy, bo trzeba, dobry aparat fotograficzny i poszukanie dobrego towarzystwa, które pozwoli nam wejść w rejony właśnie, do których być może balibyśmy się wejść. Dodzwonił się do nas tymczasem pan Jerzy. Halo, dobry wieczór. Halo, halo. Halo, słyszymy się. Słyszymy się. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałbym powiedzieć taką zasadniczą rzecz odnośnie tego podróżowania. Tak naprawdę niektóre osoby piszą na maila, że podróżujemy codziennie i całe nasze życie codzienne jest podróżą, ale jeżeli już jesteśmy przy tych dalekich podróżach i tak naprawdę niekoniecznie takich co najmniej egzotycznych, bo pani redaktor na początku programu wspomniała, że wyjeżdża po prostu do Stanów Zjednoczonych, które są taką ustoją tego kapitalizmu i tak dalej. Ale też duchowości powiedziała, podkreśliła, religijności. Tak, jak najbardziej, tylko że ja na przykład uważam, że wyjeżdżając nawet do tych zwinnych tak zwanych światów, które po prostu lecą ekonomią i pogonią za sukcesem i pieniędzmi, możemy się dopatrzeć pewnej takiej rzeczy, bo my na przykład podróżując w życiu codziennym nie widzimy pewnych rzeczy, które nas otaczają. To wszystko staje się, że tak powiem, taką rutyną, praca, dom, praca, znajomi i tak dalej, a podróżując gdzieś tam możemy dostrzec swoje, jak ci ludzie się mają tutaj, jak ci ludzie albo żyją na wierze, albo jak ci ludzie żyją bez zupełnej wiary, bez zupełnego na przykład Pana Boga. Ja na przykład podróżuję bardzo często na Wyspy Brytyjskie, gdzie po prostu przyglądam się bardzo tak zwanemu pustemu życiu ludzi, którzy nie wierzą w nic, tylko wierzą w pieniądz, albo wierzą, że tak powiem, zawsze tak zwany happy end, albo że wszystko jest codziennie w porządku. I po prostu to pozwala nam dostrzec, że znaczy mamy wyczuwać coś, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Zaczynamy się cieszyć, co nam daje Pan Bóg i co jest dziwne. Zaczynamy tęsknić za tym, za tą naszą taką rutyną, która może nas, że tak powiem, wydaje nam się doprowadzać do jakiejś tam depresji, mniejszej bądź większej, ale po prostu to nam udowadnia jedną zasadniczą taką rzecz, że chyba mi się dobrze żyje. Pozwala nam między innymi, że tak powiem, poczuć się szczęśliwszym w tej naszej rutynie codziennej, prawda? Na przykład ojciec pokazuje zdjęcia, różnokolorowe zdjęcia, które, że tak powiem, do naszego szarego, dzisiejszego krajobrazu nie pasują. Są niepasujące, jak najbardziej. I tu też można dostrzec taki palec Boży, który pokazuje, okej, oni mają tam w porządku, mają tam lato, a my mamy tą, że tak powiem, zimę. I to fajnie właśnie można porównać te dwa klimaty, tamten afrykański i polski, tak? No właśnie do naszego życia, że należy się cieszyć tym, że nieraz jest smutno, szaro i tak zasuwany jest, że tak powiem, przedłużająco się, ale żeby czeka się na wiosnę, czeka się na to coś, to, że tak powiem, się dobędzie. Oczywiście, że tak, że ma pan w dużym stopniu rację. Mnie bardziej chodzi o to, czy to nasze podróżowanie to nie jest czasami też taka ucieczka od nas samych. Nie,
ja sądzę, że to jest ucieczka od nas samych, ale tak jak mówię, ukierunkowana przez, jeżeli oczywiście będziemy chcieli coś zobaczyć, bo jeżeli będzie to wycieczka, tak jak ojciec powiedział, all inclusive, to tam będzie trzeba tylko leżeć na plaży i tak naprawdę my się znudzimy tym leżeniem na plaży. I tak naprawdę to, jeżeli będziemy chcieli coś zobaczyć, jeżeli nie będziemy chcieli być ślepi, to coś dostrzeżemy to, co od nas samych, że tak powiem, że uciekamy przed samymi sobą i nagle zobaczymy to, że to, co w nas samych jest nagle pozytywne, tak jak właśnie o tym wspomniałem. Jak ja wracam do Polski, ja po prostu ja się cieszę, że ludzie jednak potrafią myśleć z Bogiem, potrafią myśleć w jakiś sposób, że jest coś po tej śmierci tak naprawdę, niedosłownie oczywiście. Tak jak powiedział nam przed chwilą ksiądz Ryszard, przypomniał, że tym, co też jest koniecznym, to jest niekoniecznie życie, ale śmierć. Dziękuję za ten telefon. Ostatni port naszego życia. Ale to życie doczesne ma swoje różne barwy. I chciałbym właśnie o tych barwach życia doczesnego chwileczkę poopowiadać, bo miałem szansę być w slumsach Soweto, w miejscu, gdzie dzisiaj chodzi się, biały człowiek może chodzić tylko i wyłącznie w asyście drugiego czarnego człowieka, czarnego przewodnika. Miałem szansę zobaczyć te dzieci, o których czarny przewodnik powiedział nam, że miały mniej szczęścia w życiu. Jeśli zobaczymy następny slajd, to na następnym slajdzie zobaczymy chłopca, który się nazywa Gift, ma na imię Gift, prezent, podarunek. On jest podarunkiem Boga dla jego biednych rodziców. Opowiadał mi o tym, dlaczego właśnie dzisiaj jest na ulicy, a nie w szkole. Chociaż już wtedy zaczął się rok szkolny. To jest zupełnie niezwykłe zdjęcie Matki Bożej z Soweto, gdzie Pan Jezus i Matka Boża są czarnymi. Pan Jezus trzyma w lewej ręce krzyż, ale prawą rękę podnosi w znaku zwycięstwa. Soweto było miejscem oporu czarnych obywateli południowej Afryki wobec apartheidu. A ten piękny witraż, tak, proszę Państwa, i przy tym chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo są ślady polskie ludzi, o których czasami negatywnie się w Polsce opowiada, a został ten witraż podarowany przez panią Jolantę Kwaśniewską, żonę byłego prezydenta Polski. W wielu miejscach, gdzie podróżuję, gdzie bywam, spotykam w kościołach ślady darów właśnie pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który bardzo troszczył się właśnie o kościoły rzymskokatolickie w różnych miejscach świata. A tu mam miejsce, szansę stania w miejscu, gdzie kiedyś przemawiał Nelson Mandela. Oczywiście nie jestem Mandelą. I to właściwie by było tyle. Na koniec zostaje nam już tylko zachód słońca znad Pretorii, ale tak same zachody słońca są w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Wystarczy tylko otworzyć oczy. No właśnie, czemu służy nasze podróżowanie? Podróżowanie jest wpisane w sens życia chrześcijańskiego. Pierwszymi wielkimi podróżnikami chrześcijaństwa była wielka święta, święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, która wyruszyła do Jerozolimy, aby dokonać tego, co nazywamy dzisiaj eksploracji chrześcijańskiego terenu. Wyruszyła w poszukiwaniu świętych miejsc, po których chodził Chrystus, i poszukiwaniu świadectw męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. A jak nie wspomnieć tutaj chociażby o wielkim Eusebiuszu z Cezarei, czy chociażby wielkiej kobiecie Egerii, która zjeździła cały Bliski Wschód, skrzętnie spisując w swoim notesie wszystko to, co widziała u tamtejszych chrześcijan. Spisała ich zwyczaje, spisała miejsca, które były przez tamtejszych chrześcijan kultywowane jako miejsca obecności Jezusa. To są pierwsze przewodniki po antycznym świecie, spisane przez chrześcijan zafascynowanych przeszłością. Proszę Państwa, gdy wyruszamy w podróż, gdy jedziemy gdzieś na nasze wakacje, piękne, wielkie, wymarzone, wyśnione, bądź te mniej wyśnione, skromniejsze, miejmy zawsze oczy i uszy szeroko otwarte na ślady działalności innych chrześcijan,
w tych miejscach, które zostały stworzone przez Boga. Dotykajmy tamtych miejsc z perspektywy naszej własnej wiary, a wtedy być może również i nas, w nas samych coś się zmieni. Dziękuję bardzo, dobranoc i zapewniam, że już zostanę w rozmównicy, pewnie do następnej podróży. Dzisiejsza podróż dobiegła końca. Jutro spotkanie z biskupem od dzieci, czyli biskupem Antonim Długoszem. Ksiądz biskup zmierzy się z tematem obecności dzieci w kościele. Zapraszamy jutro. Dobranoc.